właśnie znajduje się w porcie czerniakowskim. I dokładnie tam, kiedyś, znajdowała się kładka drewniana, a teraz w tym samym miejscu powstanie nowa, ale stalowa. Jak ta inwestycja będzie wyglądać, co teraz się dzieje, kiedy będzie realizowana i jak to wszystko się połączy ze zmianą układu drogowego w samym porcie? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć tam Zosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj trochę inna inwestycja, nie jest to żadna inwestycja stricte komunikacyjna, chociaż de facto cały czas komunikacja tutaj chodzi, ale drogową i pieszo-rowerową. Oto port czerniakowski, aktualnie lecimy w śladzie starej kładki drewnianej, która w tym miejscu istniała. Istniała ona jeszcze jakiś czas temu, bo dokładnie w 2007 roku została zamknięta, a następnie zlikwidowana. Sama kładka już w tym miejscu nie istnieje, ale w jej miejscu powstanie nowa, stalowa kładka, która będzie trochę inaczej wyglądać niż ta stara, bo stara była mała, wąska i drewniana. A nowa będzie duża, szeroka, stalowa i nie tylko dla pieszych i rowerzystów, ale również dla pojazdów portu czerniakowskiego. Więc faktycznie trochę się tutaj to zmieni, trochę będą tutaj inne elementy, jak i również się jeszcze zmienią pozostałe elementy. Czyli w tym miejscu aktualnie nie ma drogi, drogi wzdłuż portu. Tutaj powstanie nowa droga asfaltowa, która się właśnie będzie ciągnąć stąd, mniej więcej do tej drogi, która się aktualnie w tym miejscu kończy, czyli dokładnie dotąd. I stąd dalej już bezpośrednio wzdłuż Czerniakowskiej będzie można się dociągnąć do samego końca. Więc faktycznie trochę się tutaj zmieni, jeżeli chodzi również o sam port Czerniakowski i za chwilę będziecie mogli to zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki mniej więcej plan, jak to będzie wszystko wyglądać. Bo tutaj wzdłuż ulicy Sonec i Czerniakowskiej też aktualnie nie ma żadnego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego, co też będzie planowane do zmiany w ramach nie tej inwestycji, ale podobnej, łączącej tą z tą kolejną. To tak, tak wygląda mniej więcej tak, jak ma wyglądać po nowemu. Zielone to macie tu właśnie nowe drogi, jest też nowe skrzyżowanie, nowe połączenie z ulicą Solec. Widać dokładnie, gdzie będzie nowy most, bo to trzeba nazywać pomost, a nie kładką. No i są też przewidziane nowe połączenia dla dróg rowerowych i chodników. Natomiast sama kładka, znaczy most w tym miejscu właśnie powstanie z przebudową tych wszystkich skrzyżowań. No i będzie głównie dla pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem ruchu, jeżeli chodzi o pojazdy obsługujące sam port. Czyli tylko i wyłącznie pojazdy portu Czerniakowskiego będą mogły tam wjeżdżać, żadne inne pojazdy tam raczej nie powinny wjeżdżać. Będą też nowe miejsca parkingowe, które się pojawią w samym porcie w ramach tej inwestycji w obrębie nowego układu drogowego. I ogólnie sama inwestycja, choć nazywa się budowa kładki przez port Czerniakowski, to de facto zmiany w całym porcie. Właśnie pojawi się dosyć dużo tych nowych miejsc parkingowych na przestrzeni całego portu. Ja tutaj znajdę sobie w informacjach dokładnie 24 miejsca parkingowe. Pojawią się właśnie te nowe drogi, które zostaną zmodernizowane o szerokości 6 metrów. Będą miały ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojawi się też monitoring na przestrzeni całego portu. No i pojawią się też nowe latarnie, które będą oświetlać całą tą i oto i przestrzeń. W tym miejscu zmieni się też układ drogi. Aktualnie nowa droga właśnie będzie biec prawie tutaj do tej drogi rowerowej i tego chodnika. Następnie będzie skręcać właśnie w tym miejscu w prawo. I teraz prosto, dokładnie tak jak teraz dron leci, będzie się znajdować nowa kładka. Więc teraz dokładnie jak widzicie ujęcie, dokładnie w ten sposób będzie to wyglądać. Następnie w tym miejscu się połączy z starym właśnie skrzyżowaniem, gdzie kiedyś był ten przejazd. No i tak, jeszcze ciekawostek a propos samego obiektu. Nowy obiekt będzie mieć 60 metrów długości, jeżeli chodzi o część nad wodą i 150 metrów długości, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Więc tak to będzie wyglądać. Tak jak powiedziałem, cała część nie będzie podzielona ani na część pieszą, ani rowerową. Wszystko będzie wspólne włącznie z pojazdami. Więc zobaczymy, jak to będzie. To jest kolejny element, gdzie kolejny nowy most powstaje taki dla pieszych i rowerzystów, a zobaczymy, jak faktycznie będzie z tym elementem szanowania się nawzajem. Mamy już przecież most na Pragę, który powstaje w dokładnie ten sam sposób. No więc zobaczymy faktycznie, czy im się to uda i czy faktycznie jakoś to będzie tutaj w tym miejscu zrealizowane. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że sama powierzchnia portu to jest 30 hektarów, no i on to już istnieje w Warszawie od dłuższego czasu, że tak to powiem. Natomiast z elementów, które faktycznie nas interesują w dzisiejszym odcinku,
Czyli od samej kładki, no to warto powiedzieć tutaj starej drewnianej. Dużo informacji tak na szybko nie znalazłem tutaj, tylko łącznie to, że właśnie została wyburzona i istniała dokładnie w tej samej relacji, w tym samym miejscu, gdzie będzie istnieć nowa przeprawa, więc to jest taka inna dobra informacja, jeżeli chodzi o te tematy. Sam przetarg na budowę został ogłoszony w grudniu i teraz czekamy sobie dalej, aż faktycznie dostaniemy jakąś informację, kto wygrał i kiedy faktycznie będziemy mieli informację, jak już rozpoczną się prace w terenie, więc jeszcze chwilę poczekamy, a natomiast sama inwestycja ma być zakończona do końca tego roku, czyli do końca 2024 roku. Więc jeszcze chwila, jeszcze chwileczkę i powiedzmy, że będzie dobrze. W sensie, wróć. Przetarg został ogłoszony wcześniej, czy oferty można było składać do 6 grudnia 2023 roku, natomiast inwestycja ma być zakończona do końca 2024 roku. I tam o wyborze wykonawcy. 60% to będzie cena, i tutaj będzie to się dzielić na to, kto jakie ma doświadczenie, czyli pomijając właśnie cenę, będzie również doświadczenie zawodowe kierownika budowy lub kierownika robót mostowych w zakresie wybudowania obiektów inżynieryjnych lub obiektów inżynieryjnych 20% oraz analiza obiektu Rejkojmi i gwarancji kolejne 20%. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. No spodziewajmy się, że faktycznie nowa konstrukcja, jeżeli chodzi o prace budowlane, powinna się rozpocząć już de facto całkiem niedługo. Więc czekamy, czekamy. Tymczasem możemy podziwiać sobie sam port. I dokładnie w tym miejscu będzie się znajdować właśnie przeprawa wodna z jednej na drugą stronę. A następnie mamy oczywiście same przystanie. Tutaj z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że sam port rozwijał się oczywiście, rozwijał się i zwijał na przestrzeni czasu. Teraz to jest głównie taka część właśnie wypoczynkowa. I rekreacyjna, jeżeli chodzi o sam port. On się w ostatnich latach rozwija dosyć mocno. Głównie oczywiście latem jest tutaj większe życie. Są tutaj też te mostki, właśnie tutaj widzicie w tym miejscu, taki labirynt, który można się tutaj pochodzić i się pokręcić. No i jeszcze z ciekawostek, a propos samego portu, mogę wam powiedzieć to, że istniał tutaj jakiś czas temu, bo w 1965 roku została zamknięta działająca stocznia rzeczna. Więc do tego roku istniała, później właśnie została zdemontowana i zlikwidowana, więc to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o sam port. Natomiast tutaj raz jeszcze możecie zobaczyć na ujęciach dokładną lokalizację tej przeprawy. Więc w najbliższych miesiącach, de facto pewnie po zakończeniu okresu zimowego, powinny się rozpocząć już tutaj prace faktycznie w terenie. Czy im się to uda wybudować w te niecałe już de facto 11 miesięcy? Zobaczymy, mamy luty i raczej nic się tutaj jeszcze nie rozpoczęło, bo byśmy dostali jakąś głośną informację, że tak, już rozpoczyna się budowa. Więc jeszcze nic się de facto tutaj nie dzieje na budowie. Oczywiście trwają jeszcze inne pozostałe prace, no i będziemy się spodziewać nowego obiektu w najbliższym czasie. Oczywiście o tej inwestycji będę was informować cały czas. No i tak, z rzeczy, które możemy jeszcze powstać tutaj w okolicy, pomijając przebudowę układu drogowego, zmiany tutaj przy połączeniu z ulicą Solec, również tam na połączeniu właśnie z ulicą Łazienkowską ma powstać w przyszłości zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich połączenie, czyli przejazd rowerowy i nowe przejście dla pieszych, tak aby właśnie stamtąd można było dostać się zarówno na wiadukty Trasy Łazienkowskiej, na Agrykoli, na tej części dotyczącej rowerowej, jak i również, żeby można było przejechać przez właśnie nowy most przez Port Czerniakowski i następnie wjechać na most Łazienkowski. Bo aktualnie jest tutaj dosyć duża wyrwa, nie ma po prostu możliwości przejechania z wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Agrykoli na most Łazienkowski, nie ma po prostu żadnej drogi rowerowej, która by łączyła to w jakikolwiek sposób. Nawet drogowo jest to właściwie de facto niełatwe do zrealizowania, więc miejmy nadzieję, że faktycznie ten element też zostanie zrealizowany i to faktycznie będzie dużo, dużo lepiej funkcjonować niż aktualnie to ma miejsce. Tu jest ciekawostek, jeszcze wam pokażę to, co właśnie widzicie. Osadnik Czerniakowski, czyli stacja pomp rzecznych, MPWiK w tym miejscu się znajduje, jak i również oczywiście Gruba Kaszka, którą za chwilę jeszcze sobie bliżej zobaczymy po lewej stronie w tym miejscu jest. To jest dosyć ciekawy obiekt rzeczny, że tak to powiem, i wodny, który się znajduje w Warszawie. Natomiast jedna rzecz, która mi osobiście się nie podoba, i domyślam się, że dosyć dużej części rowerzystów również, jest to, że przez ten obiekt cały nie ma jakiegokolwiek przejazdu. Ja nie mówię, żeby faktycznie wpuścić tutaj rowerzystów czy pieszych na sam obiekt, tylko żeby na przykład wybudować
zbudować kładkę nad całym tym obiektem, bo w tym miejscu trasa bulwarów wiślanych, które się właśnie ciągną i jest ta część pieszo rowerowa, się przerywa. Zarówno jeżeli chodzi o wał, który się ciągnie od samego Wilanowa, jak i wał od samego Śródmieścia, w tym miejscu jest przerwany i nie ma możliwości przejazdu, a objazd jest dosyć problematyczny i nie ma właściwie de facto też wjazdu od strony Mokotowskiej. Więc przydałoby się, aby tutaj albo powstała jakaś nowa droga, albo to zostało wydzielone, albo jakiś kładka, port, kładka most nad całą z całą tą instytucją. Wiem tylko i wyłącznie tyle, że do 2050 roku ma być tutaj przewidziana przejezdność w tym miejscu, jeżeli chodzi o cały wał w tym miejscu, ale nie wiemy na razie nic więcej na ten temat. Ze studium Warszawy po prostu były informacje na ten temat, że coś takiego jest planowane. Jeżeli taki materiał Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z portu Czerniakowskiego, konkretnie z budowy tego mostu, pojawi się, jak rozpoczynają się pierwsze budowy, prace na terenie, albo jakaś konferencja prasowa się tutaj pojawi. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!